odnośnie tego zestawu, który Mayo Clinic proponuje, w większości rzeczywiście to u Państwa można zrobić i takie pytanie odnośnie kosztów, czy to są bardzo drogie badania? Oczywiście. Proszę patrzeć na ten środkowy zestaw. To jest pełne badanie FISH, 3 sondy, czyli to badanie podstawowe, no niestety 2000. A dodatkowe, jeżeli już wyjdzie IGH dodatnie, czyli zrearanżowane, to żeby wykryć. No jeszcze ty, no niestety, no. Tak, za komplet. Ładnie to kosztuje. Chciałem powiedzieć, nie ma tutaj profesora Hajka z nami, ale on dostał duży grant z Unii Europejskiej, dokładnie 7 milionów euro. I jeszcze ten grant jest aktywny przez rok. I to może nie jest reklama instytutu, ale rzeczywiście on wykonuje za darmo te badania u siebie w Brnie. Myśmy do tej pory skierowali 20 kilku pacjentów. No i on jest otwarty na współpracę. Wiem, że Lublin chyba ponad 70 pacjentów pani profesor Moszyńska wysłała. Wiem też, że Wrocław wysyła, krótko mówiąc, przez rok jeszcze to jest aktywne. No to ja bardzo się cieszę, że można gdzieś te badania zrobić. My te badania po prostu robimy jako badania usługowe, no. Ja nie mam takiej studii tego oczyszczania plazmocytów, bo tam jest szereg danych mówiących, że koszt oczyszczenia tych plazmocytów może nie byłby taki trudny. Ja już tutaj uciekłam z tych kosztów szybciutko. Przy użyciu no, przeciwciał, żeby wziąć szpik, przegłusić próbowerce przez taki materiał. To nie jest jakby najwyższy składnik tej ceny. Są dwie metody, żeby uzyskać badanie efektywne, to znaczy na plazmocytach. Albo można zrobić to metodą, wyznakuje się przeciwciała powierzchniowe CD138, rozdziela się w probówkach, na ściankach zostają komórki CD38+, i to są plazmocyty. My tego nie robimy. My tego nie robimy, bo nie mamy takich możliwości technicznych. My znakujemy przeciwciałami anty-lambda i kappa. Ale ta, że tak powiem, składowa sumy nie jest taka wielka. Proszę zobaczyć. Podobne badanie w CLL to jest 1200 zł. To są też 3 czy 4 sondy. Ta cena wynika z tego, że procedura odczytywania tych wyników jest trudna. Spędza się wiele godzin przy mikroskopie. Cena wynika przede wszystkim z kosztów sond DNA. Musimy po prostu kupić sondę DNA. I tyle. Jeszcze jest ciekawa informacja tutaj na dole podana, że skrawki parafinowe, czyli krótko mówiąc, jeżeli ktoś, bo szereg pacjentów właśnie ma zrobioną trepanobiopsję i tutaj można retrospektywnie. Powiem tak, mówię prawdę teraz. Teraz mówię prawdę. To jest wycinek z naszego cennika. FISH na materiale archiwalnym robimy, co Państwo chcecie, burkity, chłoniaki z komórek płaszcza, wszystko jedno. Natomiast nigdy w życiu nie robiłam, aczkolwiek mam zamiar to zrobić, badania szpiczaka na materiale archiwalnym, bo ja nie wiem, czy materiał archiwalny mi się wyznakuje IGK palamta, tak? A robić na materiale archiwalnym, nie wiedząc, na czym się bata, zupełnie bez sensu. Więc mogę coś powiedzieć na ten temat. Mianowicie, my w klinice mamy pracownicę do genetyki klasycznej i molekularnej. I kiedyś był taki pomysł, żeby skorzystać w szpiczaku właśnie z kostek parafinowych z trepanobiopsji. Mm-hmm. I pani doktor Salamańczuk, która to, że tak powiem, wymyśliła, żebyśmy to robiły, miała niezwykły problem z wytrawieniem, że tak powiem, całej tej otoczki parafinowo-gumowo jakiejś, mm-hmm. żeby uzyskać materiał czysty, że tak powiem, komórkowo, i nie udało jej się. To więc my... Bo my jakimiś robimy, przepraszam, utrwalamy kostki parafinowe jakimiś właśnie... Jakimś czymś. Gumolajzem jakimś, który się nie daje wytrawić dla potrzeb cytogenetyków, no należycie.
i nie udało się wprowadzić tej metody w starym archiwalnym. Chociaż mamy setki i to był, wydawało się, że będzie dobry materiał, taki retrospektywny, bez większego wysiłku, no bo ściągniemy setki. I będzie można zrobić. Jeżeli chodzi o, jeżeli mogę do tej części technicznej jeszcze tutaj się ustosunkować, izolacja materiału do badania z parafiny, bez jakiś gum, nie wiem, nie spotkałam się, jest możliwa. My to robimy no, rutynowo. Bardzo wielu pacjentów z chłoniakami, bo my się zajmujemy głównie chłoniakami nieziarniczymi, także burkity, chłoniaki z komórek płaszcza, CLL. To wszystko robimy, to się izoluje z parafiny i badanie FISH na tym materiale nie stanowi problemu. Kariotyp oczywiście nie, no bo to są martwe komórki, tak? Tak. To jest 900 zł. Tak, a no bo to jest jedna sonda, tak? Jak jest druga sonda, no to, to nie jest tak, że to jest dwa razy 900, tylko 900 plus 300, bo to już ta procedura była zrobiona. Ale po prostu ten materiał szpiczaków jest o tyle, nie użyję słowa, niewygodny do roboty, o, tak, tak to chciałam określić, że zajmuje bardzo dużo czasu fizycznie i wyizolowanie tych komórek, wyznakowanie i analiza pod mikroskopem, bo jak Państwo wiecie, no tych komórek trzeba co najmniej 100 policzyć, żeby ocenić w FISH-u. To wszystko zajmuje dużo czasu i tak zwane koszta ogólnozakładowe do tego dochodzą i koszta jakieś tam jeszcze, co to ja nawet nie wiem, ale Pani w księgowości to dopisuje, no tak wyszło. Jeszcze wracając do tego trepanowioptatu, czy może tak być od strony technicznej, nie jestem biegły, że nie wiem, w Poznaniu jest inaczej to robione, a w Krakowie inaczej? Myślę, pobieranie szpiku po prostu? Nie, mówię o trepanowioptacie i później o tych archiwalnych parafinowych kostkach. Myślę, że nie. Utrwalanie, jest znaczy tak, jest kłopot z materiałem sprzed lat 5 więcej, kiedy była stosowana w niektórych ośrodkach niezbuforowana formalina. Jeżeli była użyta niezbuforowana formalina, do widzenia nie mamy o czym rozmawiać. Jest zdegradowane DNA, nie uzyskamy wyniku. Druga rzecz, która może zaburzyć izolację DNA z parafiny, to jeżeli pacjent miał pecha i materiał był utrwalany w piątek i leżał w formalinie do wtorku, czyli przetrzymany w formalinie. Też degradacja DNA, też nie uzyskamy takiego materiału, który podda się analizie. Czy ja mogę zapytać, bo to znaczy, że ja jestem patopatologiem, to znaczy tutaj się po prostu u nas tak robi, że w buforowanej formalinie i później jest się specjalnym odwapniaczu, może to od tego trochę zależy. Odwapniaczu do trepanobiopsji, no nie wiem, bo tak to normalnie to jest standard. Oczywiście, że to jest standard, ze standardu to działa. Tylko mówię, że są sytuacje nieprzewidziane, nie, że to formalinie... A, tutaj... Trwa się formalnie, odwapnia się w specjalnym odwapniaczu. To ja myślę, że nie powinna być żadnej różnicy. Albo można też inaczej to odwapniać, ale no w tej chwili chyba wszyscy tak odwapniają, więc... Myślę, że nie powinno być żadnych różnic. Ja nie jestem patologiem, również jest jestem biologiem prostym, więc... Pani do tego świadczenia nie ma ze szpiczakiem? Nie, my dopiero do tego kroimy skrawki. Aha, rozumiem. Patolodzy kroją nam skrawki, to musi to potrwać trochę. Dobrze, może ktoś z Państwa ma pytanie jeszcze? Warto zapytać. Pan docent rzadko przyjeżdża.